W sumie to ciekawe jest to, że nikt nie zauważył, albo też zauważył, ale to olał, bo poprzednie dwa filmy mają w tytule ocena top 5 graczy, a tak naprawdę to było oceniana tylko trójka. Był to świadomy ruch, żeby wymusić jakąś aktywność w komentarzach, ale no niestety nikt nie napisał, ale tytuł chyba zostaje taki był. Dzisiaj ocenimy sobie. Top trzech graczy na Unii i przy okazji sobie pobijemy dwójki na lupusie, jeśli się zresją. No i standardowo teraz zasady są ruchome, oceniamy tylko Unię. Tutaj eee, trzeci gracz, czyli ostatni na podium, tutaj wbił sobie na Hutence i na hutęce wbił y, slotał trzy legendy. No więc bardzo fajnie, gratulujemy. 322 wojownik na Unii. Full Lega Ekwipunek. hełmik z łapki z Terozaura, naszej z Wielkanocy, Pierek z Drakolisza. Zbroja na 300. i budki z wakacji. Niestety niecały ekwipunek jest ulepszony, no ale duża część. Yy, no w sumie wszystko oprócz butów jest ulepszane, więc bardzo fajne. Kuk, gratuluję. Tutaj na 500 levelu nie ma aż tyle legend. Możliwe dlatego, że po prostu te bonusy nie działają eee, chyba prawie w ogóle już na 500 levelu, ale jeśli się mylę, to możecie napisać, a możecie też zostawić łapkę w górę, bo mamy na razie minutę 40 filmu i większość z was jeszcze ogląda ten film, więc bardzo bym prosił o zostawienie łapki w górę i Komentarza tutaj mamy buty z wakacji, łapy z wakacji, pierek z wakacji, czyli wakacyjny wojownik na 500 level, 114 łowca, hełmik z renegata, pierek z wakacji, naszej z wójta, łapy z kochy, zbroja na setny złożona oraz budki z bacy. To jest licytacji bronie. To są strzały normalne i się nie da ulepszyć, a chyba kołczany już można ulepszać, więc no wybaczymy temu graczowi tutaj hełmil z Jałtla, pierek z tezy naszej z Smoka, łapki z tezy też i buty z dęborożca, tak? Z Dendroculusa, przepraszam, z Dendroculusa dalej będziecie pisać, że chuja wiemy o tej grze, no i może macie rację, bo Trochę y, przerwy sobie od niej robiłem, tutaj z Zonsa dwa itemki, pierek z ogra, łapki z brata, zbroja na 163, złożona oraz z ogra, ekwiponek, no i 210 palladyn Hełmir Zufa, chyba y, z przyzywacza demonów, łapy z wakacji, naszej z wakacji, pierek z Halloween, zbroja na paladyna. 204 level i to jest chyba z przyzywacza, jeśli się nie mylę. No i budki z Łowczyni wspomnień. Bardzo fajny profil. Zobaczmy sobie jeszcze z ciekawości o hutenie, Mimo że z lotą dwie legendy, a ma bardzo dużo tych legend na hutenie, No myślę, że możemy tutaj 8 na 10 dać. Jeszcze był fajny pomysł w komentarzu, żeby oceniać top 3 najlepsze profile, a nie z profile z najwyższym levelem na danym świecie, no ale research myślę, że mógłby zająć bardzo dużo, ale możecie pisać swoje propozycje w komentarzach, więc bym to rozważył na Nubesie Tutaj jakaś jedna postać 244 w ledze tancerz, bardzo fajny. Tutaj 500 tropiciel na Unii Helmicz heroiczny, łapki z Halloween naszej z Warhaki. Pamiętam to inaczej na 300 level. Na Pandorze ktoś go miał w pokoju i chyba chciał za niego 15G, ale to było chyba z 7 lat temu. Eee, czy tam 6, 5, 7 lat. No, możliwe, że to było 7 lat temu nawet. Eee, pierek w stepa zbroja za eseły oraz budyzy Seta, czyli no, taki fajny akwipunek, ale chyba te bonusy już nie działają. Pewnie na 325 tropicielu będzie miał pokaśniejszy ekwipunek, a zobaczmy, czy tutaj stworzyciel się zrespił. Jeszcze zbijemy sobie tego stworzyciela. Troszkę go już tutaj bije. Na początku oddał chyba w 8 biciach 4 heroiki, a teraz się trochę zablokował, ale też dużo graczy go bije. Może uda się tutaj jakąś legendę w międzyczasie wylotać. Ten tolot był bity, ale ten nie był bity. No i stoi bardzo fajnie. Tutaj jeszcze dwie legendy. Hełmik i łapy. Z fajnie byłoby wylotać. O, heroiczna zbroja. Zawsze fajnie, zawsze się to sprzeda. Jeszcze ostatnio, chyba wczoraj mi spadł yy, kamyk, więc no fajnie. Tutaj jeszcze zobaczymy sobie tą Unię. A tutaj mamy Heumik z Jertka. A Jertka teraz zmienili na. obniżyli mu level. A ochidziarza podwyższyli. Pierek z Warundiela naszej ze właśnie to nie ze stworzyciela fajnie jakby mi spadły na mojego woja. Łapy z Amuno. Sprawie na 144, 144 złożona i Włoty Johnson, czy tutaj marlot stoi. No niestety nie stoi. Tutaj już troszkę serce 16 się zbierało, więc no może niedługo jakiś opening będzie, ale to raczej no, bardziej na 100 serc niż na 50. Ale zobaczymy jak to pójdzie. Tutaj Helmik z wiwy, łapki, z byka. Naszej z Halloween Pierek z Casino mi niestety taki nie spadł. Chociaż czy spadł mi? Spadł mi chyba na woja na Syberii, ale no, to jest dla mnie mało znaczący świat. Butki z chryzi i zbroja złożona. Tutaj jeszcze broń z licytacji ewentowej, jakaś pomocka. Zwykła nie eventowa, nie wiem z czego. 217 tam też ostrzy też tutaj ten naszej z wakacji. A to jest naszej. Czy to jest grafika przerobiona, bo ten był też z wakacji. Też był z wakacji tylko myślałem, że nazwy są inne tych herosów ewentowych, łapy z SATA, hełmy z gwiazdki, pierek z gotha, z na 210 złożonej buty z marlot, 325 rabizie, no tak jak mówiłem tutaj lepszy ten lepły, puner, łapy z nymfy, naszej wzorka nocy, hełmy z wajendry, pierek słonek, kasino, tutaj na 300 level z dotykiem, ten pierek dużo życia daje. Na Woju też pamiętam, że dużo życia to jest. Zbroja na 300 budki z gwiazdki. No i 244 polady ma tą tarczę. Z gwiazdki 2014 rok, bardzo stara. Też niewiele osób ją ma. Buty z Halloween yy, zbroja na 244. Łapki. Yy, nie wiem z czego są tu łapy nawet. naszej z Madoka, Hełmic z i Pierzy Wapora. No i też trochę tych tarcz pewnie pobanowanych jest, no fajny przypłunek, myślę, że tutaj 9 na 10 możemy dać. No i top 1 na... E, top 1 na Unii. Heumiczyzy Tanrotha tutaj. Syberii też ma jakieś postacie, najpierwsza postać na Unii, 271. Tancerz ostrzy, hełmik z wakacji, łapy z gwiazdki, naszej z wakacji, pierek z tepa, zbroja na 244 i butki z Wielkanocy, fajny ekwipunek. a Tutaj mam bardzo dużo postaci na, tych, na tej Unii. 144, tancerz ostrzy, hełmik z wakacji, łapy z Halloween, nasi z urodzin, pierek z, e, z Wielkanocy, zbroja na 144 i buty z gwiazdki, tutaj też bardzo fajny ekwipunek. Tu ma e, jeszcze 114 paladen tutaj też lega Hełmik z Wielkanocy, Pierek z Gwiazdki, naszej z Wielkanocy, łapy z Gwiazdki, zbroja z Miłka, buty z Bacy oraz tarcza z Renegata. No, żadnej legendarnej broni nie ma na ten level, więc po prostu się w nią nie wyposażył. więc Można powiedzieć, że ma full legę. Ekwipunek, a ile on ma postaci na tej Syberii? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 postaci, jeśli się nie pomyliłem. Tutaj mamy hełmik z urodzin, pierek z piastki e, naszej z SK łap z Wielkanocy, z Braille na 163 złożona i buty z urodzin, też bardzo fajne EQ 244 tutaj z urodzin Hełmik Pierek z Halloween naszej z urodzin e, łapki z Madoka z Maguły One chyba miały inną grafikę, nie wiem czy to jest zmienione czy nie Zbroja na 244 i buty z Wielkanocy 300 na Unii. No, tych, tych postaci na topkę ma dwie. Zbijemy sobie Tolloka. Może akurat coś tutaj fajnego spadnie. No, niestety nie, ale zawsze heroik spadł na filmie. Tomik z Tenrodha, jeszcze ten stary na 285. Pierek z dra, Drakolisza naszej, Stanroha, łapy z wakacji zbraja na 300, buty ze smoka. Czy wszystko jest ulepszone? Tak. Całe Q na plus 5, więc bardzo fajny, bardzo fajny. tancerz. 330 level. Tutaj 8-3, tancerz ostrzy. Heumik z graba naszej z Wielkanocy, Pierek z Halloween. łapy z urodzin, Zbrojna 70 złożona i Buty z Chokera. Też fajny. Bardzo tancerz fajnie. Jakbym ja swojego na lupu się też wylegował kiedyś. Tutaj mamy Heumik z Wiwy, Pierek z myszy. Naszej złowczyni łapki z, Wiel... z czego? Z wakacji broje na 180 i buty z Wielkanocy. No te długie, długie, te filmy wychodzą tutaj Helmy z Zufa, Pierek z Halloween, y, naszej z Wielkanocy, łapy z wakacji zbroja na 210 złożona i buty na 200 level y, z Wielkanocy, 500 dan coś no, tutaj niestety nie z, bez zbroi. Helmy z Wendry, łapy z Wielkanocy naszej z wakacji, Pierek z zbroja, na nie ma tej złożonej żadnej no mógłby sobie złożyć chociaż na tym levelu to mu pewnie niepotrzebne a może ma tylko sobie to założył podstaty, chociaż nie jest to najlepsza, no, no i buty z seta a na 500 levelu pewnie nie ma zbyt dużego problemu z konkurencją, bo tam jest włączona przewaga levelowa na Syberii na Syberii, na Unii, czy na Unii nie ma? no nie wiem na Syberii jest, oceniamy Unię no nie wiem, możecie napisać w komentarzu, jeśli ktoś dotrwał. Do tej 11 minuty tutaj mamy hełmik z przyzywacza, pierek z Wapora, naszej z urodzin, łapy z Maddoka, zbrojona 2.2.7 złożona oraz buty z marlot i myślę, że 9,5 na 10 zasługuje. Ten profil jest bardzo fajny. No to niestety jakaś kurwa mnie bije. No i tym niemiłym akcentem kończymy film. Dzięki za obejrzenie. Do następnego. Cześć.